sprawach, gdzie występują dzieci, bardzo często jest tak, że to dopiero mediator, dopiero strona trzecia uświadamia rodzicom, że zaniedbują dziecko, a chcą tylko swoje własne interesy załatwić, a dziecko na tym tylko cierpi. Że to jest problem dziecka, a nie ich. Tak. No. Że po prostu nie biorą pod uwagę w ogóle zdania dziecka. Jak dziecko się czuje w takiej sytuacji, że to jest stres, który odciska piętno na tym dziecku na całe naprawdę życie. A no, mogę to coś powiedzieć, bo ponieważ z kontaktów z dzieciakami, które weszły w jakiś tam konflikt z prawem lub jakieś przestępstwa były na ich, że tak powiem, szkodę popełniane, te dzieciaki później przychodziły do mnie, ich wysłuchał, który były kontakty z nimi, który im radził, jak załatwić różne sprawy. Więc no to też taki mój życiowy sukces, no bo to tak można powiedzieć, że jakiś tam zaistniałem jako autorytet. Patrząc tu na te właśnie działania mediacyjne, tutaj co Irek mówił na temat odstresowywania po różnych rzeczach, jest też, rozmawiając z wieloma mediatorami, wielu mediatorów nie wie, jak sobie radzić później z tym stresem związanym z tym, bo się angażują w sprawy. I wielu mediatorów na przykład odmawia przyjmowania spraw, gdzie w grę wchodzi alkohol, po prostu nie chcąc się uwikłać w prywatne jakieś rzeczy, bo po prostu nie potrafią odmówić, podniepostawienia się po czyjejś ze stron, tak jak mówisz, że manipulowania przez którąś ze stron. A jednocześnie mając możliwość, znaczy mając nie tyle możliwość, co mając doświadczenia niejednokrotnie ze swoich jakichś rodzin, jest to dla nich bardzo emocjonalne i nie potrafią po prostu podjąć takich rzeczy. Ja sam zaczynając, że tak powiem, mediację, miałem kłopot z tym, gdy strony przychodziły do mnie, to pierwsza rzecz, jak wysłuchałem sprawy, zapoznałem się ze sprawą, to była kwestia, gdzie jest wina, kto jest winny. Szukanie tej winy. Powiedziałem, przecież to nie o to chodzi, to nie ten, a to jest ten bodziec, który no hamuje, że tak powiem, zdrowy rozsądek i zdrowe myślenie, przyleczenie zawodowe, takie skrzywienie zawodowe. Aczkolwiek no po pełnych ćwiczeniach no rzeczywiście można do tego dojść, że patrzeć co jest najważniejsze i co, że to jest zarządzanie, prawda, tym konfliktem, który ma doprowadzić do jakichś tam trwałych skutków, no tak to nazwijmy w cudzysłowie skutków, no ale trwałych rozwiązań, które będą realizowane. Co do inicjatyw, które tutaj jesteśmy, no to tak jak Jerzy wspomniał, no współpracowałem przy redagowaniu, że tak powiem, tekstu. Faktycznie tak się złożyło, że razem z Łukaszem Mazurem żeśmy się szczególnie upomnieli o te dzieci. Że jak to wpasała się, to właśnie to było, że to jest ta grupa społeczna, społeczeństwa, która najbardziej wymaga ochrony, bo jest tak naprawdę bezbronna w stosunku do bezduszności świata i rzeczywiście no to tak jest, że nawet ci, którzy kochają te dzieci, rodzice, czasami zupełnie nieświadomie robią im krzywdę. Coraz większa niewydolność rodzin. Tak, zgadza się. Kiedyś było to, powiedzmy, przerzucane na jakieś tam organizacje społeczne typu harcerstwo, typu jakieś organizacje szkolne i tak dalej, co oczywiście nie spełniło swojego zadania. W jakiś sposób w tej chwili dla dzieciaków poza, że tak powiem, w tej chwili ogólno wszechobecnym internetem, komputeryzacją, nie ma jakiejś alternatywy, jakichś takich pomysłów na to, żeby te dzieciaki mogły sobie jakoś tam to wszystko poukładać. Rzeczywiście jest to problem, duży problem. A zwłaszcza w rodzinach tych patologicznych, gdzie tymi dziećmi się praktycznie tam nikt nie zajmuje. A pomoc, powiedzmy, ze strony organizacji jakichś społecznych jest przeznaczana, prawda, na inne rzeczy, no bo dostaną tam kawę czy coś tam, to
zamiast to użyć dla rodziny, to sprzedają, zamieniają to na alkohol, zamieniają na różne rzeczy. No, no to jest takie patologie, które no, to z racji swojego zawodu mam wpisane w życiorys, no, że to będzie zawsze. Także no, te stworzenie właśnie tej no, normy, którzy mediatorzy będą szkoleni według tych norm, że będzie to spójne, że będą przygotowani do tego, żeby sprostać właśnie tym trudnym zadaniom, nie wmanipulowania się i niesienia rzeczywistej tej pomocy, takiej, jak to powinno być. I to jest bardzo cenne. To jest bardzo cenne i to właśnie, no, myślę, że przystępując, to nie tylko jest tak, że to jedna organizacja mediacyjna ma do tego przystąpić, tylko jeżeli to przystąpią wiele organizacji, a tak mamy tutaj zapewnienia i zaproszenia innych organizacji, że chętnie nam pomogą w tym wszystkim. I to nie jest tak, że to ma być nasz produkt, nasz pomysł, tylko że to ma być dla dobra właśnie tych wszystkiego. Natomiast pomysł właśnie tych, jak to powiedzieć, Krajowe Forum Mediatorów Rodzinnych też jest bardzo fajny, bo to właśnie zintegruje, powiedzmy, tych mediatorów rodzinnych, bo w każdy mediator rodzinny w zasadzie, to tak jak tutaj mówił Wojtek, w środowisku dla mlekarskim, że prowadzą na czuja, w tych środowiskach mediatorów rodzinnych, który był powiedział, też tak na czuja troszeczkę to wyglądało i tak jak rozmawiałem z tym, no, owszem, jako mediatorzy, powiedzmy, może są wyszkoleni, ale nie do końca wszyscy mediatorzy, którzy występują w tych sprawach, rozumieją te sprawy właśnie takie trudne, rodzinne, zawiłości takie czy inne i nie potrafią tego wyciągnąć, tylko stricte jakąś tam suchą procedurą się posługując, co też jest dobre, trzymając się procedury, aczkolwiek nie zawsze jest to dobre dla ogółu sprawy, no bo to tak jak mówiliśmy, arbitraż, czy jest ten sąd, tutaj jak powiedział, że ten sąd, który rozstrzyga na sucho, że nakazowo to ma być tak, to ma być tak, to ma być tak, a tu właśnie to trzeba, jak to powiedzieć, no, wykazać tego zmysłu plastycznego i tak ulepić jak z tej plasteliny, że po prostu no. I właśnie poprzez spotkania, poprzez szkolenia, poprzez organizację właśnie tych różnych seminariów, warsztatów w takich dziedzinach, jak sobie radzić na przykład, prawda, jak sobie postępować, kazusy jakieś z tych, tutaj z tego, co tu widziałem w tych na Krajowym Forum Mediatorów Rodzinnych, punkt przygotowanie publikacji z kazusu z różnych spraw, które no, by pomogło, że tak powiem, do tego właśnie do zorganizować to szkolenie, zrozumieć to wszystko, jest to bardzo cenna inicjatywa również. I to jest właśnie to, co pozwoli to środowisko mediatorów, negocjatorów, no, rzeczników, że tak skonsolidować, żeby w jednym kierunku szły, żeby nie każdy ciągnął, jak to się mówi, przysłowiowo za swój rożek i w swoją tam gdzieś stronę ciągnął, tylko właśnie to wszystko razem. Wszystko razem będzie spójne i z, że tak powiem, no, z korzyścią dla wszystkich. I faktycznie tu też jest cenna uwaga, te środowiska wiejskie, że są w pewnym sensie osamotnione. Niestety tak jakby stały na jakimś tam marginesie. Ta informacja do nich nie dociera często po prostu jest z braku odległości, z braku jakiejś tam pewnej no, też świadomości, no bo to tak jest, a właśnie poprzez organizowanie różnych takich tych możemy wpłynąć na wójtów czy na te władze, żeby coś przynajmniej zrobiły, zorganizowały taką jakąś konferencję czy coś, żeby tą świadomość poszerzyć.